Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiejszy program będzie poświęcony jednej z największych afer kościelnych związanych z tymi kręgami modernistycznymi i charyzmatycznymi. Afera, która ciągnie się już kilka dobrych lat i to, co jest zaskakujące i co sprawia, że trzeba powiedzieć, coś tu bardzo śmierdzi, że afera jest, wokół afery jest cicho, bardzo cicho. Pierwszy materiał, który ukazał się na jej temat, zresztą zadziwiający, to materiał, który ukazał się na portalu wiadomości gazeta.pl, czyli portalu związanym z Gazetą Wyborczą, co właśnie zaskakuje. Nosi on tytuł „Gen chrześcijaństwa, myśli samobójcze, miliony od Ziobry, ujawniamy kulisy wojny u jezuitów”. Napisał go Dominik Szczepański i ukazał się 29 lutego. Ja od razu na niego nie zareagowałem, bo czekałem, co z tego będzie. Ale nic z tego nie było, nic z tego dotąd nie jest. Dalej absolutna cisza. Głównym bohaterem tej afery jest jezuita Remigiusz Recław. Drugim bohaterem jest prowincjał, trzecim bohaterem jest Zbigniew Ziobro, czwartym bohaterem jest kardynał Ryś, a piątym bohaterem takim wspólnotowym są jezuici. Nim przejdę do omówienia tematu, jedno ogłoszenie, które ostatnio daję. Powoli zbliżają się wakacje i z żoną wybieramy się na lipiec i sierpień na 2 miesiące z kotem gdzieś na wakacje i szukamy domu. W czerwcu będziemy w Nałęczowie. Teraz szukamy domu, na który będzie nas stać, bo ktoś kiedyś napisał w komentarzach w zeszłym roku, bo to historia się powtarza, że dlaczego pan po prostu nie zajrzy do internetu. No dlatego, że oferty tam są raczej na tydzień i nikt nie chce obniżyć cen. Szukamy domu, który byłby w miarę o przystępnej cenie i byłby w miarę blisko Warszawy, o ile to możliwe, blisko wody, blisko sklepu, blisko jakiegoś kościoła, bo nie mamy samochodu, blisko jakiegoś większego miasta. I w zeszłym roku nam się to bardzo ładnie udało. Miesiąc czerwiec spędziliśmy w domu letniskowym, już nieużywanym w zasadzie przez właścicieli, koło Grodziska Mazowieckiego, lipiec, sierpień na Mazurach, płacąc stosunkowo niską cenę. Przechodzę do tematu. Afera się zaczęła kilka dobrych lat temu i były różne sygnały, że coś dzieje się nie tak. Znaczy, zacznijmy od tego, że może tak zacznijmy, że jezuita, to jest cytat z tego artykułu z gazeta.pl, wiadomości gazeta.pl. Jezuita Remigiusz Recław to jeden z najpopularniejszych kapłanów na YouTube. W ciągu 15 lat zbudował jedną z najpotężniejszych wspólnot religijnych w Polsce, Mocni w duchu, działającą przy Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Wcześniej tą wspólnotę budował ksiądz Kozłowski, później to przejął Remigiusz Recław. Spowodował, że tam na parę tysięcy ludzi wokół tego się skupia, olbrzymie pieniądze. No i już kilka lat temu zaczęły dochodzić sygnały do jezuitów i jakoś krążyć informacje po ludziach, że coś tam jest nie tak, że ludzie wpadają w depresję, chorują psychicznie, trafiają do szpitali psychiatrycznych, że jest jakiś mobbing, przekupstwo, że przelewają się tam wielkie pieniądze i nie bardzo wiadomo do końca, co się z nimi dzieje. Pojawiają się jakieś domy, mieszkania, które przechodzą na własność fundacji Mocni w duchu. I ten artykuł, znaczy efekt był taki, że w końcu, już w skrócie mówiąc, pojawił się specjalny wysłannik z Rzymu, który miał dokonać audytu tego, co się dzieje. No i dokonał tego audytu. Raport z tego był całkowicie tajny, ale tego Remigiusza Recława jezuici przenieśli do Szczecina. On tam się zaczął ostro protestować, chciał nawet postawić przed sądem cywilnym prowincjała, ale to mu generał zakonu zabronił. Tylko problem jeszcze tutaj jeden, znaczy są takie dwa problemy, prawda? Pierwszy problem, że kiedy w diecezji łódzkiej pojawił się wtedy jeszcze biskup Ryś, który no miał liczne ambicje, nazwijmy je ewangelizacyjne, prawda? Pamiętamy te różne imprezy na stadionach, no to zgłosił się do niego Remigiusz Recław ze swoją wspólnotą, ze swoim zespołem muzycznym, no i bardzo szybko się zbliżyli do siebie, zaczęli ściśle współpracować i między innymi w ramach tej współpracy, na skutek tej współpracy Remigiusz Recław został osobistym spowiednikiem kardynała Rysia. No i kiedy przeniesiono go rok temu do Szczecina, to no nie słychać było, nie doszły do wiadomości publicznej jakieś głosy, że Ryś stanął w obronie. Przeciwko Recławowi rozpoczęły się jeszcze dodatkowo dwa procesy, jeden cywilny w sądzie państwowym, drugi przed sądem kościelnym i ten przed sądem kościelnym zakończył się uniewinnieniem, co komentowali w internecie niektóre osoby związane, komentowały niektóre osoby związane z tymi mocnymi w duchu, że tutaj kardynał Ryś kryje Recława. No i w międzyczasie, bo tam się pojawiały różne duże pieniądze, w znacznej mierze od ojca Remigiusza Recława, bo to jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, podobno. No i pojawiło się w pewnym momencie niedawno 16 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, czyli od Ziobry. Zaskakujące, że dał takie pieniądze wspólnocie formalnie odnowy w Duchu Świętym, na dodatek wspólnocie, wokół której no, zbierają się czarne chmury. Ale tak, przejdźmy do tego artykułu. Artykuł jest bardzo obszerny. Ja zrobiłem z niego taki no, szalony, olbrzymi skrót i wyszło mi 16 stron, także i pewnie tego wszystkiego Państwu nie przedstawię. Ale zaczniemy cytować ten artykuł. Jeszcze raz przypomnę tytuł: Gen chrześcijaństwa, myśli samobójcze, miliony od Ziobry, ujawniamy kulisy wojny u jezuitów. Jedna uwaga jakby na marginesie, odwołanie się do końca, do tego, co dzieje się w tej chwili. Dlaczego w artykule jest tytuł, pierwsze słowa to gen chrześcijaństwa? I w tym artykule czytamy pod jego koniec. Na początku października 2023 Mocni w Duchu ogłaszają rozpoczęcie współpracy z Samodzielną Pracownią Promocji Zdrowia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Wspólny projekt pod tytułem Analiza czynników genetycznych, epigenetycznych i psychologicznych w powiązaniu z duchowością człowieka prowadzi profesor doktor habilitowana Anna Grzywacz. Fundacja Mocni w Duchu informuje, chcemy poznać i zrozumieć, jakie zmiany epigenetyczne związane z duchowością występują w rejonach promotorów wybranych genów i czy mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Profesor Grzywacz tłumaczy, że szukają genu chrześcijaństwa. Na czym polega badanie? Najpierw oddaje się krew, potem wypełnia test psychologiczny. Chcemy zbadać, czy duchowość ma wpływ na zdrowie i na nasze geny. Chcemy się o tym przekonać, chcemy zobaczyć, w jaki sposób życie duchowe, relacja z Bogiem wpływa na zmiany epigenetyczne. Będziemy się zajmować epigenetyką, czyli takimi zmianami, które po pierwsze są odwracalne, a po drugie one zachodzą w naszym genomie podczas całego życia. Tłumaczy w trakcie wywiadu online na jednym z kanałów YouTube profesor Grzywacz. Można szukać statystycznych zależności, że na przykład u osób religijnych pewne warianty genów występują częściej. Takie badania już były i niczego znaczącego do naszej wiedzy nie wniosły. Mówi nam Paweł Golik, genetyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako przykład podaje książkę Deana Hamera The God Gene. Hamer już w 2004 roku próbował opisać takie podłoże genetyczne, jednak szybko okazało się, jak to często w takich badaniach bywa, że dane nie były wiarygodne, a wyników nie udało się powtórzyć. Genów wiary nie znajdziemy, mówi Golik, i dodaje, że projekt Recława i Grzywacz jest niebezpiecznie bliski pseudonauki. Golik ocenia, że gdyby projekt Recława i Grzywacz startował w normalnym konkursie grantowym, nie miałby szans na finansowanie. No to wygląda jak sekta, jak działanie sekty, gen chrześcijaństwa, prawda? I no, wygląda to na herezję, prawda? Znaczy tak jakby nasza wiara zależała od naszego wyposażenia genetycznego. Ale tak, przejdźmy do początku artykułu i tam czytamy wyodrębnione tłustym drukiem. W cieniu jezuickiej wieży chorują na depresję i myślą o śmierci. Faustyna, to tak się nazywa jedna z prawa ręka Recława, przesuwa sznur w dłoni, odmierza długość i sprawdza, czy belka wytrzyma. Kilka innych osób miesiącami leczy się psychiatrycznie. Przez lata pracowali na chwałę Bożą. I dalej. Jezuita Remigiusz Recław, to już czytałem, to jeden z najpopularniejszych kapłanów na YouTube. No właśnie, on na tym YouTube miał dużo takich wypowiedzi bardzo ortodoksyjnych, ale w perspektywie moralności, nie wiary, i stąd wiele osób w Polsce, no bo jego wystąpienia YouTube'owe miały bardzo dużą oglądalność, wiele osób w Polsce wynika, że to jakiś super tradycyjny ksiądz. No i dalej czytamy w tym artykule, i tu jeszcze jedna uwaga na marginesie, pytanie. Dlaczego taka absolutna cisza wokół tego? Bo jedyny materiał, który pojawił się za gazetą.pl, to był materiał na jednym z lokalnych portali dotyczących procesu, który właśnie się rozpoczął 27 lutego bodajże tego roku, gdzie no Recław i fundacja są oskarżone o mobbing. I pytanie, dlaczego to właśnie gazeta zaatakowała to środowisko, pośrednio kardynała Rysia. No przecież to są ludzie, których gazeta lubi, których gazeta wspiera. No i teraz pytanie, czy chodziło o to, żeby dokopać Ziobrze i PiS-owi, no bo tutaj te pieniądze od Ziobry, których większość jednak zdążono przelać na tą fundację Mocny w duchu, czy chodziło o Ziobrę, czy chodziło o to, o coś innego. Na przykład o to, że Recław zagraża teraz zakonowi jezuitów, a zakon jezuitów no, może mieć, ma bardzo dobre notowania u Gazety Wyborczej z wiadomych względów i być może chodzi o jego ochronę. Z tym, że pytanie też, dlaczego zarządzający Gazetą Wyborczą pozwolili, żeby tutaj wypłynęło nazwisko Rysia. Wszystko to jest bardzo dziwne. No ale wróćmy do artykułu. Recław musiał opuścić parafię, tą łódzką, wskutek audytu przeprowadzonego przez wysłannika zakonu z Watykanu. Jezuita uważa, że postępowanie w jego sprawie jest nietransparentne. Przesłuchani na audycie wierni zarzucają zakonowi wyciek danych. Między Recławem a jego przełożonym prowincjałem Zbigniewem Leczkowskim wybucha konflikt. No i dotąd on trwa i Recław publicznie wciąż atakuje zakon jezuitów, jego prowincjała, wypowiada posłuszeństwo, a pomimo to normalnie funkcjonuje, bo w tym Szczecinie zajął się, prawdopodobnie utworzył duszpasterstwo kobiet, młodych kobiet, bardzo często kobiet z dziećmi. I no, działa, no i odprawia oczywiście msze uzdrowienie, te różne inne czary mary charyzmatyczne, no i zaczyna się zajmować badaniem tego genu chrześcijaństwa i na to no, przeznacza duże pieniądze. Skonfliktowana jest też licząca kilka tysięcy osób wspólnota. Kończą się długoletnie przyjaźnie. W ciągu ostatnich lat kilka osób prowadzonej przez jezuitów w wspólnocie miało myśli samobójcze i leczyło się na depresję. Udało nam się z nimi porozmawiać. Chorowali też sami zakonnicy. Fundacja Mocni w duchu jest jednym z głównych beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości. Przyznano im 16 milionów, z czego do tej pory wypłacono 9. Wiemy, na co zostały wydane te pieniądze. Projekt jest daleki od realizacji. To nie jedyny wielomilionowy projekt tej fundacji, który budzi kontrowersje. Ojcem Remigiusza Recława jest znany milioner. Zapowiedział, że jeśli syn nie odzyska dobrego imienia, zniszczy zakon. No i właśnie na portalu, jednym z portali lokalnych, czyli na portalu o nazwie Tuzgierz, czytamy. Była pracownica Fundacji Mocni w duchu, która jest prowadzona, ta fundacja, przez łódzki zakon jezuitów, oskarżyła swoich pracodawców o mobbing. Proces w tej sprawie toczy się w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Łodzi, Śródmieścia, przy ulicy Kopcińskiego. I tak, wszystko się zaczęło... Znaczy głośno zaczęło być w lutym 2023 roku i wtedy prowincjał Lęczewski, bo skargi dochodziły do poprzedniego prowincjała, ale on na to nie reagował. Natomiast był tam taki ojciec jezuita Paweł Sawiak, który współpracował z Recławem. On później odszedł, później wrócił z powrotem do tej parafii na Sienkiewicza 60 i napisał najpierw list do prowincjała Zbigniewa Leczkowskiego, opisuje w nim przypadki depresji ludzi związanych ze wspólnotą. Pisze między innymi: w roku 2018, kiedy byłem dyrektorem Centrum Mocni w duchu, na depresję chorowało i leczyło się terapeutycznie kilkoro naszych pracowników. W roku 2019 jedna z naszych pracownic wylądowała na 6 tygodni w psychiatryku z powodu klinicznej depresji. W tym samym roku na zaawansowaną depresję zachorowałem także ja. Sawicki tłumaczy, że bezskutecznie zabiegał o audyt już w 2019 roku. Rezultatów nie dała też wizyta poprzednika prowincjała Leczkowskiego. Prosi więc Leczkowskiego o ponowne przyjrzenie się sprawie, przyczynom częstych zachorowań, zachwianym relacjom między pracownikami i przełożonymi, sposobom zarządzania sprowadzanym do kontroli i władzy tylko jednego człowieka, możliwości wykorzystywania pracowników do pracy ponad siły, zmuszania pracowników do podpisywania krzywdzących umów o pracę pod przykrywką misji, czy przyjrzeniu się zrzutce na dom rekolekcyjny. Jezuita wyraża też obawę, że nie wszyscy w Łodzi powiedzą prawdę, bo dostają prezenty od ojca Remiego, czyli Recława, Henryka. Tańsze samochody, płacenie za paliwo, smartfony, paczki. Henryk Recław odniesie się do tego w kolejnych miesiącach w różnych mailach. Dużo będzie w nim pisał o depresji Sawiaka. Trzeba być chorym, aby tak ocenić moje darowizny. Moje drobne upominki dla świeckich za ich oddaną pracę na rzecz ewangelizacji są tylko drobnymi gestami wdzięczności. Ojcze Pawle, ty też dostałeś telefon i dobrze wiesz, iż mój syn ciebie tym nie kupował, ani tym upominkiem tobą nie manipulował. No i jeszcze tutaj się pojawia taka wypowiedź tej bliskiej współpracownicy Recława, Faustyny. Remi zakręcił się przy Rysiu. Miał kilkuset wolontariuszy i zaplecze to musiało imponować. I ojciec Recława pisze: każdy z was jezuitów ma tatę, to są listy do jezuitów, maile. Każdy z was jezuitów ma tatę, tatę, który was kocha. Ja też kocham syna Remiego. To prawda, że przekazywałem telefony, samochody i ogromne kwoty finansowe Mocnym w duchu. Czyniłem to z serca i cieszyłem się, że wykorzystywano moje darowizny dla celów ewangelizacji. Darowałem nie dlatego, aby syna Remiego wynosić na piedestały. Nic, nie jezuitom dawałem, tylko synowi i Mocnym w duchu na konkretne cele ewangelizacyjne. Kiedy wymieniałem w firmie komórki, przekazywałem je Remiemu, bo wiedziałem, że w Łodzi mają jeszcze gorsze. Jeśli miałem stary samochód, to im przekazywałem, a jak nowy, to czasem za darmo, a czasem mi spłacali bez odsetek. Nigdy nie wpłacałem pieniędzy na konto zakonu, bo bałem się, że jezuici to rozdzielą na inne cele. Wiem, że potrafią dużo wypić. Słyszałem historię o jezuicie, który dostał przydział na placówkę, 5 dni jechał, pił i nie dojechał. Znaleźli go martwego. Remi dostaje kopię listu Sawiaka do prowincjała. Oskarżenie uznaje za absurdalne. Remi. Zapytałem prowincjała, czy odnośnie listu z pomówieniami Pawła Sawiaka potrzebuje jakiegoś wyjaśnienia. Odpowiedział, że wszystko jest jasne i nie potrzebuje żadnego wyjaśnienia. Prowincjał reaguje jednak na list Sawiaka. W czerwcu 2022 roku do Łodzi ma przyjechać z Rzymu delegat generała zakonu Tomasz Kot i przeprowadzić audyt. Remi mówi, że tydzień przed tymi wydarzeniami wysłał do superiora kilkunastostronicową odpowiedź na list Sawiaka. No i teraz wypowiedź prowincjała. Wszystko zaczęło się jeszcze przed objęciem przeze mnie urzędu prowincjała w październiku 2021 roku, kiedy poprzedni prowincjan zwrócił mi uwagę, abym przyjrzał się bliżej sytuacji w Łodzi, gdyż od jakiegoś czasu napływały stamtąd niepokojące sygnały, pisze nam prowincjał Leczkowski. To cały czas czytam ten artykuł z gazety. I kontynuuje. Różne niepokojące sygnały zaczęły ponownie pojawiać się w maju 2022 roku. Otrzymałem wówczas kolejnych kilka maili i listów, głównie z krytycznymi uwagami. Wśród nich były także listy domagające się wręcz audytu zewnętrznego, czy też powołania jakiejś komisji. Pojawiały się różne niepokojące i krytyczne sygnały od różnych jezuitów. W tej sytuacji w maju 2022 roku podjąłem decyzję o zajęciu się tą sprawą. W audycie przeprowadzonym przez Kota, asystenta generała zakonu, bierze udział kilkadziesiąt osób. Powstaje raport. Prowincjał uznaje, że zarzuty są poważne i mówi o tym szerokiemu gronu jezuitów, nie tłumacząc jednak, czego dotyczą. Raport jest cały czas utajniony. I teraz ciekawe dalej. Recław zostaje poproszony przez władze zakonne o opuszczenie Łodzi na czas trwania audytu. Mimo tego niektórzy członkowie wspólnoty boją się przyjść do pomieszczeń parafii, mają obawę, czy Recław ich nie podsłuchuje, nie podgląda za pośrednictwem kamer. Kot zapewnia, że monitoring został wyłączony. To bardzo ciekawe, że tam wszystko było nagrywane. Remi powie później, że audyt odbywał się w atmosferze kryminalnej. Remi. Tak go nazywają wszyscy, Remi. Coś takiego nie miało precedensu w zakonie. Nie znam jezuity, który widział coś podobnego. Prowincjał steżką do nosu. To jest okazja do rewolucji dla Pawła Sawiaka, który czuł się poszkodowany, dla Jacka Olczyka, który nie ogarnia. Chęć przejęcia władzy i pieniędzy, prawda? Czyli tu jest taka obrona, że no nic się nie działo, tylko jak templariusze, prawda? Nic się nie działo, tylko chcieli przejąć majątek, którym dysponują. No i teraz opis tego audytu. Do kota wchodzą pojedynczo, opowiadają i zadają pytania, a on słucha i nie odpowiada. Czy to ok, że tyle ludzi w jednym miejscu choruje na depresję? Czy w porządku, że kierownik zespołu Mocni w duchu jeździ samochodem zarejestrowanym w Bytowie, czyli tam, gdzie mieszka bogaty ojciec Remigiusza Henryk? Czy nie ma nic dziwnego w tym, że prezes rejonowego sądu Bartłomiej Szkudlarek, który jest członkiem komisji rewizyjnej, czyli formalnie ma nadzorować pracę zarządu, gra na gitarze w zespole Mocni w duchu i mieszka z rodziną w mieszkaniu wynajętym przez siostrę Remiego Recława? Na to odpowiada ten Szkudlarek. Mieszkanie wynajmuje na zasadach rynkowych, a fakt ponoszenia kosztów wynajmu jest z korzyścią dla wynajmującego, a nie dla mnie. Nie powoduje to żadnego konfliktu interesu. Wierni pytają też o mieszkania w apartamentowcu Illumino, który znajduje się obok kościoła jezuitów. Parafia kupiła tam kilka mieszkań, w których zamieszkały dziewice konsekrowane, jak również kandydatki do tej formy życia konsekrowanego. Potem przepisała je na Fundację Mocni w duchu, a następnie na ufundowaną przez nią Fundację Loyola, która została specjalnie po to ufundowana, żeby zająć się nieruchomościami. Parafia kupiła te mieszkania w dużej mierze za pieniądze Henryka Recława. Ojciec Remiego mówi, że są już spłacone i jeśli jezuici chcieliby je sprzedać, to ich zniszczy. Po zakończeniu audytu, ale jeszcze przed ogłoszeniem jego wyników, Remi jedzie do ojca do Bytowa, prosi go o kilkaset tysięcy złotych, za które chce wykupić budynek szkoły od miasta. Ojciec w kilka dni znajduje na ten cel prawie 500 000. Zadzwoniłem do dzieci i powiedziałem, że mają szybko znaleźć 150 000 i nie interesuje mnie, jak to zrobią, mówi nam Henryk Recław. 25 czerwca jezuici, 23, jezuici zbierają się w sprawie Remiego na tak zwanej konsulcie. Remi. Prowincjał dał wszystkim do przeczytania 50-stronicowy dokument opisujący sytuację w Łodzi. Nikt tego nie zweryfikował, ja tego nie czytałem. Prowincjał chce, żeby to był dokument wiążący, chociaż tajemny. Nie dołączono do niego tych kilkunastu stron wyjaśnień, które wysłałem na początku miesiąca. Kilkadziesiąt godzin później Leczkowski, prowincjał, odwołuje Recława z Łodzi. Nie ogłasza wyników audytu, wysyła tylko pełne ogólników pismo, w którym przeniesienie Recława nazywa normalnym ruchem kadrowym. Prowincjał ma zawsze prawo przenieść któregoś zakonnika z miejsca na miejsce, z placówki na placówkę. Tutaj Remi robi z tego wielką aferę. Remi. Prowincjał wymyślił formę audytu, żeby nie działać w ramach prawa kanonicznego, bo nie mógłby mnie tak po prostu odwołać. Zawsze można odwołać. Mógłbym zeznawać, a gdyby okazało się, że jestem niewinny, prawo kanoniczne nakazuje przywrócenie mnie do funkcji. No, przepraszam, ale w zakonie jest tak, że na przykład proboszczem się jest tylko 2 lata, żeby się nie przyzwyczajać do funkcji. Później schodzi się w dół, później znowu w górę, później znowu w dół. I tutaj no, władze zakonu decydują o tym. Co ciekawe, ten Remi był proboszczem na tym Sienkiewicza 60 wiele kadencji. Mógłbym zeznawać, a gdyby okazało się, że jestem niewinny, prawo kanoniczne nakazuje przywrócenie mnie do funkcji. Ale to prawo zostało całkowicie pominięte, żeby to wszystko ominąć i uniemożliwić jakiekolwiek odwołanie, doprowadzić do wrogiego przejęcia fundacji. Ja w audycie nie miałem żadnego prawa głosu. Nie zostałem zapytany o wyjaśnienie czegokolwiek. Nie mogłem do niczego się ustosunkować. Remi twierdzi, że chciano się go pozbyć z Łodzi. Dlaczego? Remi. Pojawiły się pogłoski, że są tam nie wiadomo jakie pieniądze i trzeba było się pozbyć kogoś, kto ogarnia, żeby to przejąć. Znaczy problem, że tam były olbrzymie pieniądze liczące w milionach, bo ciągle były różne zbiórki w interesie na różne budowle, na różne wykupy ziemi, na szkołę. Później tam to się nie udawało z tymi pieniędzmi, te pieniądze jakoś się rozmywały. W artykule czytamy: na odejście prowincja udaje Remiemu 3 miesiące. Recław ma czas na znalezienie zdrajców, którzy według niego ściągnęli do Łodzi Audy. Remi typuje 3 osoby i pisze o nich w różnych mailach. Ujawnia też ich personalia na spotkaniu części wspólnoty. Recław pozbawia Faustynę kolejnych kompetencji. To jest ta, która postawiła go przed sądem. Przez kolejne 3 tygodnie Faustynie zaciskają się w nocy szczęki i zgrzyta zębami. Trafia do szpitala z zapaleniem tkanki łącznej. Trzeba usunąć 2 trzonowce, bo z powodu ścisku nie da się ich wyleczyć. Kiedy wraca do pracy, wypowiedzenie dostaje jej koleżanka, która kierowała działającą przy ośrodku Mocni w duchu poradnią psychologiczną. Ludzie ze wspólnoty piszą na nią donosy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Recław podejrzewa, że była jedną z osób, czyli Remi, które doniosły na niego do prowincjała. Psycholożka nie chce iść do sądu cywilnego i prosi o pomoc sąd kanoniczny. Rozpoczyna się proces, w którym przesłuchanych zostaje kilkadziesiąt osób. Prowadzi je katolicki prokurator Piotr Odziemczyk z archidiecezji warszawskiej, której przewodzi arcybiskup Kazimierz Nycz. Henryk Recław chwali się, że w trakcie postępowania, czyli ojciec Recława, kanonicznego wysyła do Nicza maile. Pisze też do prowincjała, który zapowiada wizytę w Łodzi. W Łodzi ojciec jest persona non grata. Ludzie w Łodzi nie ufają ojcu prowincjałowi i wiedzą, że ojciec jest kłamcą, o czym mówi się teraz coraz głośniej. Miłosierdzie, którego podstawą nie jest prawda, jest rzeczą diabelską. Jeśli obecny prowincjał nie uklęknie w kościele w Łodzi, aby wszystkich przeprosić, to zrobi to za niego przyszły prowincjał. Im szybciej ojciec prowincjał się przyzna, tym będzie mniej zniszczeń. Z modlitwą Henryk Recław. W innym mailu pisze: drodzy jezuici, wydaje się, że macie jakąś niemoc reagowania na krzywdę i zło. Patrzyliście biernie na działania prowincjała, chowaliście się za widocznie wie co robi. Jeśli jezuici nie mają żadnych narzędzi do rozliczania prowincjała za popełnione niecności i krętactwa w sprawie ojca Remigiusza Recława oraz mocnych duchu, jeśli nie oczyszczą publicznie mojego syna i nie przeproszą, zmuszony będę podjąć inne kroki. Deklaruję, że jeśli sami nie zrobicie za pośrednictwem waszych sądów kościelnych, otworzę szeroką kampanię społeczną przeciwko nadużyciom władzy u jezuitów oraz w innych zakonach. Zabezpieczyłem na tę kampanię 1 milion złotych. Jestem przekonany, że tę kampanię będzie wspierało wielu biznesmenów i wiele środowisk. W tej kampanii będę przekazywać rodzicom, aby odradzali swoim zdolnym synom wybór drogi jezuickiej. Zresztą, czy Bóg chce jeszcze powoływać do was młodych ludzi? I sytuacja jest coraz bardziej napięta, coraz więcej agresji, coraz bardziej to jest gorszące. Pojawia się coraz więcej zarzutów, prawda? Na przykład takich, że wielu w zakonie milczało, czy wśród świeckich milczało, bo dostawali bardzo drogie prezenty, od samochodu po różne gadżety, komputery, komórki i tak dalej. Pojawiają się zarzuty, że przeszło przez fundację Mocni w duchu miliony złotych i nie bardzo wiadomo, co się z nimi stało. No i teraz jakby nic się nie dzieje, cisza absolutna. Oczywiście kardynał Ryś nie reaguje, znaczy oczywiście to ciekawe, że nie reaguje. Prowincjał nie może nic zrobić. Recław w Szczecinie robi sobie co chce. I w Łodzi, w tej wspólnocie Mocni w duchu, dalej są różne mobbingi, prześladowania, pranie mózgów i tak dalej. Niektórzy się wycofują z oskarżeń, inni zaczynają oskarżać. No i teraz pytanie, dlaczego ta cała lewacka prasa, ci wszyscy, którzy zawsze reagowali, jak cokolwiek się stało, działo w kościele nie tak, to natychmiast robili z tego wielkie materiały, nadmuchiwali, robili afery i tak dalej, a tutaj cisza absolutna. To znaczy, no, ruszani są ich ludzie, bo to wszystko, ci tu wszyscy wymienieni, to są ich ludzie. Znaczy ludzie, których oni zawsze wspierali. Więc jakie tutaj jest silne lobby, że obejmuje praktycznie wszystkie media. No zobaczymy, jak będzie dalej, bo no i bardzo tutaj no, interesujące jest to, dlaczego gazeta zaczęła, kto gazetę uruchomił. Mówię, ja podejrzewam, że jezuici w samoobronie, no ale poczekamy, zobaczymy. No i jeden wniosek, no, tak to jest, jak ktoś się protestantyzuje, jak ktoś staje się modernistą, tak kończą, jeszcze nie skończyli, ale tak kończą moderniści, jest źle, będzie jeszcze gorzej. Dziękuję.